XBRL Reporter to łatwa w użyciu aplikacja będąca dodatkiem do MS Word, umożliwiająca znakowanie sprawozdania finansowego i jego wygenerowanie w formacie XBRL. Aby skorzystać z aplikacji, wystarczy otworzyć dokument Word, który podlega znakowaniu, i zaimportować do aplikacji aktualną taksonomię SF. Użytkownik może wybrać język aplikacji oraz język, w którym wyświetlane będą pozycje taksonomii SF. Zaimportowanie taksonomii jest możliwe poprzez URL lub wczytanie pliku zapisanego na dysku. Narzędzie wspiera aktualną wersję taksonomii SF oraz jej coroczne aktualizacje. Pierwszym krokiem do oznakowania sprawozdania jest konfiguracja dokumentu, uwzględniająca podanie nazwy spółki, dat, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz parametrów określających formaty danych liczbowych. Znakowanie pozycji sprawozdania jest szybkie i proste. Wybieramy pozycję, którą chcemy otagować, oraz wyszukujemy w taksonomii odpowiedni dla niej znacznik XBRL. Klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy, czy znacznik ma dotyczyć bieżącego czy poprzedniego okresu. Możliwe jest także tagowanie na inną datę, o ile wcześniej zdefiniowaliśmy ją w konfiguracji. Tagować możemy pojedyncze liczby, a także całe noty w sposób blokowy. Aplikacja umożliwia zaawansowane wyszukiwanie tagów XBRL, dzięki czemu użytkownik znacznie szybciej może znakować konkretne pozycje sprawozdania finansowego. W przypadku pozycji niestandardowych aplikacja umożliwia tworzenie rozszerzenia. Nowemu znacznikowi należy nadać nazwę, przypisać podstawowe parametry oraz umiejscowić go w taksonomii. Następnie stworzone rozszerzenie może zostać wykorzystane do znakowania. Po zakończeniu tagowania wybranych pozycji sprawozdania, aplikacja umożliwia przeprowadzenie szeregu walidacji sprawdzających jakość wykonanego znakowania. Walidacji podlega m.in. matematyczna zgodność znakowanych pozycji, poprawność struktury tagowania lub występowanie przypadkowo powielonych tagów. Przeprowadzenie walidacji dokumentu skutkuje pojawieniem się dodatkowej zakładki z lewej strony interfejsu aplikacji, gdzie wyświetlona zostanie lista występujących w dokumencie błędów tagowania. Po pozytywnym przejściu walidacji, aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu typu Blueprint, który podsumowuje wszystkie wykonane w raporcie znakowania. Na pierwszej stronie raportu znajdują się podstawowe informacje na temat otagowanego dokumentu oraz wykaz kompletności tagowania obowiązkowych pozycji tekstowych. Dostępna jest również legenda objaśniająca symbole występujące w raporcie. Raport składa się z kolejnych stron sprawozdania finansowego, gdzie po prawej stronie znajdują się tagi, które zostały wykorzystane do znakowania konkretnych pozycji wraz z informacją o kontekście, w jakim występują. Występujące w raporcie symbole i oznaczenia są przejrzyste i intuicyjne, co pozwala na merytoryczną weryfikację znakowania sprawozdania finansowego bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie taksonomii SF. Następnie wystarczy kliknąć przycisk Generuj i aplikacja automatycznie tworzy pliki w formacie XBRL oraz Inline XBRL, które są zapisywane w wybranym przez użytkownika folderze. Tak utworzone pliki umożliwiają wyświetlenie dokumentu sprawozdania finansowego w HTML. Aplikacja umożliwia ponadto walidację wygenerowanego pliku Inline XBRL. W tym celu należy kliknąć przycisk Walidacja pliku Inline XBRL i wskazać plik, który będzie podlegał walidacji. Aplikacja wyświetli raport wykrytych błędów, które powinny zostać poprawione. W przypadku prawidłowego przejścia walidacji, pliki mogą zostać przekazane lokalnym regulatorom zgodnie z wymogami nowych regulacji.
Aplikacja XBRL Reporter zapewni szybkie i łatwe raportowanie zgodne z wytycznymi ESEF.